Siemang wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj drugi odcinek z My Dear Boss, który będziemy dalej przelatywać przez nasze tereny poprzez wykopywanie naszego bossa. W poprzednim levelu przeszliśmy do wykopania naszego bossa do domu, tym razem wykopujemy go do szpitala i kto wie, czy potem nie ma żadnego dalszego etapu, pewnie napisaliście mi wczoraj pod komentarzami w poprzednim odcinku, no ale z tego, że nagle mówię wszystko od razu, no to tych komentarzy nie ma jak czytać. W każdym razie lecimy do pierwszego wykopu. Zobaczymy, gdzie tym razem doleci nasz szefuncio. I jeżeli też chcielibyście tak zemścić przed jakimś nauczycielu, to wiecie, to możecie teraz się ze mną wyżyć. Uważajcie, że jest po prostu wasz nauczyciel, bo wiem, że najwięcej moich widzów jest jako uczniowie, więc uważajcie, że ten boss to jest po prostu was nauczyciel, który nie wiem, dał wam ostatnio jedynkę, ponieważ to jest rok szkolny, więc pewnie jakąś jedynkę wyłapaliście. Nie wierzę w to, że nie macie żadnej jedynki, chyba że jesteście w podstawówce, tam jeszcze może jakieś takie szansę macie. Dawajcie, lecimy. Już mamy praktycznie w tym momencie pobity rekord z poprzedniego odcinka, bo tam zrobiliśmy 123 tysiące, teraz mamy już ich 140 tysięcy i dobrze leci, chociaż nie, no wszystko. O! Na szczęście po gównie od razu wyleciał pies, czyli najprawdopodobniej to może było jego gówno, bo patrząc potem jaki ten pies był gigantyczny, jak napakowany, no to może tak było. Ja muszę chyba sobie zwiększyć ogólnie szansę na spotykanie aut, bo wydaje mi się, że auta z hydrantów, parasoli, psów i tak dalej mają największą moc, więc najpierw zwiększę ilość przypływającego hajsu, a potem szansę na napotkanie samochodów i możemy lecieć dalej w naszej przygodzie. Uwaga, pomarańczowy został trafiony na granicy, więc powiedzmy mogę być jeszcze w jakimś tam stopniu szczęśliwy. Spadliśmy na hydrant, szkoda, że nie spadliśmy dosłownie na hydrant w momencie jakby uderzenia o ziemię, tylko tak no powiedzmy uderzyliśmy, paliśmy po ułamku sekundy w hydrant, bo wtedy byśmy polecieli do nieba i mielibyśmy pięknego Supermana. Oj, do góry, dobrze, udało nam się jeszcze tym naszym pracownikiem wyklikać. Dawajcie do góry, wykopcie dalej demonstranci naszego szefuncia. Zobaczcie, były dwa samochody i przez dwa samochody musiałem przelecieć, nie mogłem trafić w ani jeden, ani drugi, musiałem niefortunnie przelecieć, ale jest git, na razie jest git, zdobywamy naprawdę dużą prędkość. Szkoda, że tej prędkości nie ma gdzie napisane, że mam tylko pokazać odległość i wysokość, no ale niestety tak musiało najwyraźniej być. Nie wiem, jakim zrobiliśmy odległość w poprzednim ranie, ten nasz rekord, więc jeżeli nawet teraz nie pobiłem tego rekordu, to uznajmy, że to jest rekordowy run. Jeżeli zrobimy 200 tysięcy, to już na pewno będę przekonany, że to jest rekordowy run. Uwaga! Demonstranci pięknie na zielonym polu wykopali dalej naszego szefuncia. Jeszcze tutaj kolejny samochód, więc tak, mogę teraz uznać, że to jest nasz rekordowy run i zobaczymy, dokąd tym razem dolecimy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że dolecimy we dwóch czy trzech próbach do szpitala, bo wtedy byłbym naprawdę smutny, ale wydaje mi się, że pod względem tego, ile ta gra ma upgrade'ów, no to jeszcze parę tych etapów będzie, a przynajmniej jeden. I moja teoria się właśnie załamała, bo powiedziałem w poprzednim odcinku, że jeżeli wpadamy w niebo, to nieważne z jakąś prędkością, to nadrabiamy sobie 10 tysięcy metrów, ale o Jezu, źle spieprzyłem. Ale jak widać, spadliśmy drzwiom do nieba i po prostu po chwili spadliśmy na dół, więc to tak nie działa. 34 tysiące hajsu zrobiliśmy, że mamy po tym ranie. Zróbmy sobie lepszy wykop oraz jeszcze większą szansę na spotykanie aut. Możemy coś jeszcze kupić? O, możemy sobie ułatwić roboty drogowe, zwiększę szansę na spotykanie robót drogowych. Okej. Nie wiem, czy to było opłacalne, czy to był opłacalny zakon, no bo nie wiadomo, co z tymi robotami drogowymi będzie, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Ale jeżeli to będzie coś, co będzie strasznie ułatwiało gierkę, no to jestem z tego strasznie zadowolony, że to zakupiłem. Tylko no jeszcze raz będzie trzeba ich trafić. Zobaczcie, miałem piękny run, wykopaliśmy się na maksa, poleciliśmy w niebo i wszystko w ciągu ułamku sekundy spieprzyło jedno gówno. Jedno gówno potrafi naprawdę tak nam przykrzyć życie, więc uważajcie, by się w żadne gówniane sprawy nie pakować, bo jedna taka gówniana sprawa i możecie mieć naprawdę przekichane całe życie. Wiecie, wiecie, muszę zawsze znaleźć jakąś mądrą myśl, tak, do jakiegoś odcinka, no bo nie mogę tylko mówić głupotek, jeżeli chodzi o fleszówki, bo potem będę miał spinę typu Gargamel, Karolek, że jeszcze na mnie coś wyciągną, że jestem bardzo nierozumnym YouTuberem i jestem bardzo źle, znaczy, że propaguję złe rzeczy, tak? Więc ja muszę być mądry, tam przynajmniej się starać być mądrym gamerem, tak? Znaczy, mądrym gamerem, tak? Bo zrobiłem cudzysłów na gamera, nie wiem czemu. Dawajcie, lecimy dalej. Zobaczymy, aż ten szefuncio będzie chciał dolecieć. No, było auto. Było zdecydowanie a pod nami auto, więc czemu w niego nie uderzyłeś? Dokładnie, bo jak wrzucę ci tutaj zaraz twojego Fiata
czy cokolwiek, dalej nie będę mówił, bo jeszcze dwa lub jakąś nazwę auta, które nie istnieje, a się na autach zbytnio nie znam. Więc lecimy. Zaraz podstawię twoje auto, zobaczymy, jak będziesz wtedy szczęśliwy, jak będziesz po tych wszystkich swoich autkach letał. Chociaż wtedy to pewnie będziesz ich specjalnie unikał, więc może na nie będę podstawiał, nie. O, pięknie palasu, 300 tysięcy powinno być w tym ranie zrobione, to powinien być nasz taki jakby minimum. Tak jest, to teraz ten palasu mnie w tym upewnił, że nieważne teraz co byśmy wpadli, nawet gdybyśmy wpadli w wielkiego kloca, to byśmy tak czy jak dolecieli do tych 300 tysięcy. Musiałem to powiedzieć, prawda? Musiałem powiedzieć coś, co zaraz było trafione na naszym... co od razu zaraz trafiliśmy. Zwiększyliśmy sobie ilość ptaków, zwiększyliśmy maksymalny wykop, więc teraz jak trafimy ten wykop, co jest po prostu trudne, jest idealny max. Było trudno, nie możemy powiedzieć, że to było coś prostego, no bo jednak był tylko jeden kwadracik, było bardzo dużo innych opcji, które mogłem trafić, ale dałem radę i zobaczcie, jaką prędkość teraz osiągamy. Nasz szef udział się nawet nie... On nie chce spowalniać. Nawet nie możemy go widzieć, mamy go tak zblurowanego, że nie mogliśmy go zobaczyć. Dopiero teraz po ponad 150 tysięcy metrów jesteśmy w stanie zobaczyć naszego szef udział. No coś pięknego. Ogólnie pomyślcie sobie, jak silny musi być nasz pracownik, tak? Że jest w stanie wykopać na taką odległość do swojego szefa. Przecież w normalnym życiu wykopanie kogoś na metr byłoby wyczynem, tak? No bo jednak... Załóżmy, przeciętny człowiek w takim wieku waży około 80-90 kg, tak? I kopnąć go i na taką odległość wykopać? No, gościu, to jest po prostu, ma mój szacunek nieskończony. Ale teraz skupmy się na tym, dokąd możemy dolecieć. Znaczy, w sumie gra coś mi się nie podoba. Jedyny aspekt, który mi się nie podoba, fakt, że jestem bezsilny. Ja go po prostu wykopuję na początku i teraz mogę nawet, patrzcie, puścić sobie wszystko. Mogę zacząć pić. Mogę zacząć... cokolwiek i nic nie mogę na to poradzić, nie mogę go jakoś zbustować w dół, zbustać do góry, cokolwiek, no bo na przykład w burytobizonach nic, jestem strasznie bezbronny, bym mógł teraz sobie zacząć ćwiczyć, kurna, moje karabiny, które pochwalę się wam, od 3 dni, napisałem sobie datę, 27 października, czyli może już u was nawet od 4 dni, nie wiem kiedy ten odcinek wchodzi, ćwiczę, więc możliwe, że za jakiś tam miesiąc, dwa zobaczymy jakieś efekty i nie będę już tak bardzo patykiem, jak jestem teraz, bo to jest po prostu jedna wielka tragedia. Okej, okay, skupmy się teraz na upgrade'ach, zróbmy sobie na tym, żeby zrobić sobie większą prędkość od mięsa, na co zrobię maxa i osiągnijmy teraz perfekcyjną prędkość, dawaj, uwaga. Perfekcyjny wykop, więc nie dość, że mam teraz zwiększone mięso na maksa, więc mamy oczywiście jeszcze większy speed zdobywany w pasywie, jeżeli tak dobrze ogólnie rozumiem ten upgrade. No to jeszcze ten maksymalny wykop, więc powinien być teraz rekord, bo zobaczcie, że ja jestem cały czas na tym rozmazanym ekranie, na którym praktycznie nic nie widzimy i mamy 200 tysięcy metrów. 200 tysięcy metrów, cały czas jesteśmy rozmazani, cały czas się nie fokusuje nasz ekran, chociaż powoli już tam próbuje jakoś się przedrzeć, dokładnie przedał się właśnie w tym momencie, ale my dalej lecimy, my dalej się nie zatrzymujemy, jesteśmy coraz bliżej szpitala Matki Polki, czemu powiedziałem Matki Polki, ponieważ tam się urodziłem, więc no, jako jedyny kurna ze szpitali, który podszedł mi nazwą do głowy. Dawaj, 300 tysięcy, dawaj, 400, niech będzie w tym ranie 400. Mieliśmy ładny wykop, mieliśmy naprawdę dobry początek, no zasługuje na to, żeby zrobić te 400 tysięcy w tym locie. Nasz szefuncio, no, nasz szefunio zasługuje na coś, co jest jakby najlepsze, tak? Chociaż no, ta kupa mogła nam pokrzywać cały plan, tym bardziej teraz przeskoczyłem nad autem, ale było jeszcze drugie auto, które nas uratowało od kolejnego kloca, bo za tym autem był kolejny kloc. Czy wpadniemy jeszcze w coś? Nie, nic nie wpadniemy, czyli moim zdaniem nie muszę teraz bawić się w upgrade'y pasywne, a właśnie w te upgrade'y, które się po prostu pojawiają na naszej drodze, czyli robię sobie na maksa, mamy już teraz samochody, na maksa mamy hydranty i na maksa mamy parasole, przez co będziemy spotykać te rzeczy o wiele częściej i to się oczywiście nam opłaci w taki sposób, że będziemy mogli mniej się martwić o to, że będziemy mieli puste przestrzenie, tak? I znowu mamy, po pierwsze, maksymalnego speeda zdobyliśmy, trafią ładnie teraz wszelkie auta i tak dalej, więc co chwilę widzę, mamy tutaj Supermana, druga mamy Supermana pod rząd, mamy teraz parasol, więc będzie kolejny Superman, tym bardziej, że wpadliśmy jeszcze w ptaki albo w balony, bo w sumie nie wiem, czy te ptaki czy balony wyrzucają nas tak na tych bombach do góry. W każdym razie, który z nich? Więc mamy trzeciego Supermana i znowu parasol, więc mamy czwartego Supermana pod rząd. Co to jest za run? Jeżeli trafimy w coś jeszcze, to po prostu ja jestem tak zwany speechless, tak? Nie będę... No, mamy headland. Jesteśmy cały czas rozmazani. 340... Czy to będzie kolejny Superman?
Na szczęście to już nie był Superman, ale to jest prawie 400 tysięcy metrów. Jest Superman, będzie Superman. Ja pierdzielę. 400 tysięcy metrów na rozmazaniu. Ja nie zwalniam. Nie zwalniamy w tym momencie w żadnym wypadku. Trafiamy cały czas fartownie wszystkie ulepszać. 50 tysięcy metrów nam zostało do przelecenia. Proszę cię. Szefunciu, ładny parasolek, 30 tysięcy. You, Kendur, jeszcze pies nas zwalił. To będzie Superman i wpadek od razu w szpital. Dolecieliśmy do szpitala. Pytanie jest, czy będzie jeszcze jakiś kolejny etap. Jest kolejny etap, tylko co będzie kolejnym etapem? Kolejnym etapem będzie jego śmierć. To będzie jakby już trzeci i finałowy etap. Ale nie będę na siłę skracał odcinków, więc lecimy. Oczywiście. Czy ty na swoim brzuchu masz teraz naszą karykaturę jako idiota, tak? Swoją idiotyczną gębę zarysowałeś. Oczywiście tak, raz mu trzeba powiedzieć. W tym odcinku nie będę kończył go na szpitalu na 10 minutach. Nie, nie, nie. Lecimy od razu po śmierć. Lecimy od razu po śmierć w tym odcinku. No nie trafiłem w końcu maksymalnej prędkości, więc może być słaby lot. I wydaje mi się, że ten lot będzie wymagał przynajmniej z miliona odległości, tak? Pierwszy miał 100 tysięcy, drugi miał pół miliona. Ten, patrząc po tym, że między 1/10 przejdzieliśmy przy 100 tysiącach metrów, no to wydaje mi się, że będzie miał, tak jak mówię, milion jako wymaganą odległość. Ale damy radę, jakbyśmy mieli szczęście, jak było w poprzednim ranie, co byśmy trafiali w każdego balonika, w każdego parasola, hydrant, samochód, cały czas over and over, tak zwane. No to wydaje mi się, że mamy szansę nawet tam dolecieć w pierwszym ranie, zobaczcie. 250 tysięcy mamy za pierwszym ranem. A pamiętajmy, że ja po poprzednim ranie mam cały czas pieniądze, które będę mógł wydać na upgrade'a. I jeszcze po tym levelu będziemy mieli kolejny hajs na wydanie. Czyli będą chcieli zrobić na przykład psy na maksa, tak? Że będziemy jeszcze więcej rzeczy znalezionych na naszej drodze. Więc no, nie ma opcji. Nie ma po prostu opcji, żebym w tym ranie albo w kolejnym nie doleciał do końca. Zobaczcie, na jaką wysokość my lecimy. Polecieliśmy właśnie na wysokość 6700 metrów w górę. W górę, czyli jak teraz spadniemy na ziemię i walniemy w jakiś parasol, auto czy cokolwiek od razu, no na szczęście nie walnęliśmy, wylecielibyśmy w kosmos na przynajmniej 10 tysięcy metrów, więc no, po prostu coś cudownego. 620 tysięcy mamy po pierwszym ranie. I dalej widać, że możemy dolecieć naprawdę o wiele, wiele dalej. Czyli jakby teraz się Superman spadł, jeżeli spadniemy na cokolwiek, co nas wróci do nieba. No nie spaliśmy niestety. No to wtedy bym powiedział, że jest nawet pewna wygrana, ale jeszcze wszystko się może zdarzyć. 710 tysięcy metrów. Dawaj, parasol. Beautiful. Po prostu beautiful run mamy. No, czy ja mogę w ogóle coś zrobić, żeby go zatrzymać? Musiałbym chyba wpaść w demonstrantów lub w... jak się nazywa? Demonstrantów lub pracownika, żeby nas zatrzymał, bo wtedy to jest chyba jedyna możliwość, żebym coś spieprzył. Ewentualnie właśnie w Klocka, tak? Którego oczywiście powiedziałem, więc pewnie zaraz go spotkamy na drodze. Uwaga, parasol, okej, okay. Jeszcze jesteśmy jakoś tutaj ratować. Kolejny parasol, który nas tutaj ratuje. I dalej lecimy do przodu. Kolejne, trzy parasole pod rząd. Byliśmy na praktycznie zerowej prędkości, po czym nagle wszystko zaczęło się układać. Gwiazdy, znaczy planety ułożyły się w jednej linii i nasze szczęście zostało po prostu zmasakrowane, jeżeli chodzi o poziom jego posiadania, czy cokolwiek w tym stylu chciałem powiedzieć. O nie! I tak powiedziałem, będzie właśnie pracownik. Jeżeli bym to spitolił w tym momencie, to cały run poszedłby do chrzanu. Tylko zobaczymy, czy jeszcze mam szansę, czy jeszcze mam szansę. Prawda, okej, parasol jeszcze jest. Jakieś auto, auto naprawdę. Auto chyba, o jest auto, 950 tysięcy metrów. Proszę. Nie. Wszystko schrzanione przez jedno gówno. Jedno minimalne gówno, które jest... Nie, dobra, dobra. Tak coś się bawić, okej, psy wchodzą na rejony. Ptaki wchodzą na rejony. Pieniądze może nie, natomiast balony wchodzą na rejony. Szalenie zwolnienie tego nie chcę. Tych rzeczy nie chcę robić. Zwiększa szanse na potknięcie kupy? Zwiększa, czy nie powinno być zmniejsza? Jeżeli zwiększa, to spoko. Niech będzie, że zwiększa, ok? Użytka przyspieszenie turbo trafiając ptaki. Dobra, niech będzie. Oraz jeśli raz nie wystarczy, wykorzystaj to dla dodatkowego kopa. Kopniak bonusowy, czyli najprawdopodobniej chodzi o to, że jeżeli upadniemy na ziemię, to będziemy mogli jeszcze raz gościa wykopać. Dajemy sobie jeszcze oczywiście wodę, znaczy oliwkę na maksa i mamy piękne upgrade, więc nie ma opcji, aby nam teraz po prostu nie wyszło. Mam jeszcze jeden kop. Mogę sobie po prostu tutaj kliknąć to i będziemy mogli sobie przez to kopnąć, tylko nie wiem, kiedy mam tego użyć.
Nie wiem, kiedy będę mógł tego użyć, w każdym razie mogę sobie to teraz klikać i to nic nie daje, więc ja będę klikał tylko po to, żeby lagowało gierkę. Najprawdopodobniej mówię, jeżeli spadniemy na ziemię, to będziemy mogli go drugi raz wykopać. No ale oczywiście najprawdopodobniej na 90% nie będzie w ogóle takiej potrzeby, bo dolecimy już w tym momencie do naszego znaku RIP, tak? Dawaj, leć nasz szefunciu. Byłeś dla nas taki niedobry, my pracowaliśmy dla ciebie za gorzej, ale tak chcieliśmy dla ciebie zrobić jak najlepszy projekt, a ty tylko nam przychodzisz, gówno nie zrobił, proszę mi stąd odejść i po prostu schować się z twoim żałosnym projektem. Wiem, że jesteś w stanie zrobić coś lepszego, więc idź to robić znowu i znowu i znowu. Okej. Okej, czyli miałem rację, że będę mógł zrobić ten bonusowy kop. Niestety nie wyszedł on nam w żaden sposób dobrze, tak? I cały raz nie mogę trafić na żadne fartowne auta, parasole i tak dalej. No, w sumie teraz trafiliśmy hydrant i parasol od razu, no ale to nie wystarczy chyba. To chyba nie wystarczy, aby dolecieć do tego milionowej odległości. Szefuncie. O nie! Okej, zielony pasek nam się udało wywołać. Szybko na szczęście poklikałem i zareagowałem na czas, bo jakbym nie zareagował, to byśmy byli naprawdę w ciemnym tyłeczku. Teraz się zastanawiam, czy ogólnie będzie opłacało się upgrade'ować tego zwolnionego pracownika oraz demonstrantów. No bo skoro upgrade już musi dawać, czyli teraz tylko pytanie, czy jak ich zupgrade'uję, to będę spotkał ich częściej, czy będą mnie dalej wyrzucać. Jeżeli mam ich spotkać częściej, nie biorę za żadne skarby. Jeżeli będą mnie wyrzucić mocniej, to wtedy na pewno to zakupię. Tak więc czekamy na możliwość wejścia do sklepu, o ile jeszcze taką będziemy mieli. Miejmy nadzieję, że już nie trzeba będzie, bo chciałbym zakończyć tę grę w 31 dni. Więc taki równy miesiąc. Równy miesiąc na wykopywanie szefa. No po pierwsze idziecie do pracy, a waszym zadaniem jest po prostu przez cały miesiąc, dzień w dzień, wykopywać waszego szefa przez okno. I jeszcze wam za to płacą, bo zobaczcie, że przez 31 dni nikt go nie zwolnił, więc no... O, poczekaj, co mam robić? Kliknij, aby zatrzymać pasek w zielonej strefie. Nie natraf na czerwoną strefę, okej. No, moim zdaniem nie natrafiłem, ale no gra uważa trochę inaczej, no... Chociaż może trafiłem. Mi się wydaje, że trafiłem pomiędzy zieloną a czerwoną strefą. Czyli ogólnie rada dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować sobie w tą gierkę zagrać i na przykład byłoby, żeby zobaczyć ile oni dni to przejdą. Nie kupujcie robotów drogowych, nie kupujcie demonstrantów i nie kupujcie zwolnionego pracownika, ponieważ jest to strasznie nieopłacalne. Jeszcze jak owszem, możemy mieć szczęście trafić w tą zieloną strefę przy demonstrantach czy... zwolnionym pracowniku, to też się chyba nie opłaca aż tak bardzo, żeby tracić na to klikanie czas, tym bardziej, że można trafić właśnie w czerwoną strefę i cały run jest wtedy po prostu zepsuty, tak? Dawaj, leć nasz szefuncie, masz już 830 tysięcy za sobą. No dawaj, okej, pies tutaj nam jeszcze pomaga, no na szczęście ten bulldog gigant jest tutaj, żeby nam pomóc. Drugi bulldog gigant nam jest tutaj, żeby nam pomóc i poleciał 2,5 tysiąca metrów w górę. Teraz jakbyśmy spali na samochód, proszę. No nie spaliśmy na samochód, ale przynajmniej parasol. Przynajmniej parasol jest, więc spaliśmy na to, żeby zdobyć prędkość Supermana. Dawaj, no coś jeszcze. Jeszcze coś, bo mamy 950 tysięcy metrów. No, jest mi naprawdę blisko. Pies! I chyba on był wystarczający, aby dolecieć. Proszę. Znaczy, możemy jeszcze walnąć cokolwiek. Tak, parasol. Nie wiem, czy spadniemy w ogóle na ziemię, żeby przed tą śmiercią. Jeszcze raz tutaj pies walnął i wysłaliśmy naszego szefuncia jak się nazywa, na grób. Zakopaliśmy RIP boss dalej. No i udało nam się, zrobiliśmy naszego szefa. Zabiliśmy naszego szefa i daliśmy mu radę, żeby go posłuchać. Płaczemy teraz oczywiście tymi pięknymi tymi. Jak to 32 dni? Miałem 31, to było, że... No dobra. Niech będzie, gro. Nie będzie, że 32 dni mi to zajęło. Chociaż było wyraźnie wcale, że było 31 dni, ale udało nam się zakończyć gameby w 19 minut, pomimo tego, że dwa odcinki nam zajęły około 30 minut, czyli najprawdopodobniej czas liczył tylko, jeżeli leciał nasz szefuncio. W każdym razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, wam się ta krótka seria z gry My Dear Boss podobała. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja wam dziękuję za to, że polecieliście mi tą grę. I cóż, widzimy się jutro w kolejnych odcinkach. Nie wiem jeszcze czego, coś wymyślę. Ja z wami żegnam. Siemanko, peace, yo!